Dzień dobry, zapraszamy serdecznie na kolejny odcinek z cyklu Razem Raźniej. Przeglądamy naszą biblioteczkę. Dzisiaj rozkoszować będziemy się poezją i to nie byle jaką, ponieważ naszej noblistki Wisławy Szymborskiej. A dlaczego? Dowiemy się niebawem. Zapraszamy na niedzielną popołudniową kawę. Usiądźcie wygodnie i wraz z nami spędźcie te kilka chwil we wspaniałym towarzystwie. A z nami są aktorzy, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku z kabaretu Luzik, którzy wprowadzą nas w ten świat, w którym nic dwa razy się nie zdarza, a kot w pustym mieszkaniu czuję się bardzo samotny. Zapraszamy serdecznie. Dlaczego akurat dzisiaj Wisława Szymborska? Chcemy dzisiaj chyba troszeczkę pokłonić się Wisławie Annie Marii Szymborskiej, ponieważ 2 lipca obchodziliśmy setną rocznicę jej urodzin. O kim mówimy? O przede wszystkim o naszej noblistce, poetce, eseistce, krytyczce, tłumaczce i felietonistce. I myślę, że swoją twórczością, zawodem, pasją zostawiła tak znaczący ślad w naszej historii, że nie sposób o tej naszej poetce porozmawiać. Wiemy, że lubiła twórczość, wolność, kochała Kraków. Ale ja chciałabym parę takich ciekawostek, może tak innych niż to, co zwykle o naszej noblistce wiemy. Może ciekawą rzeczą było to, że była w domu nazywana przez bliskich Ichną. A ta Ichna pochodzi od jej imienia właściwie, bo w domu na nią mówiono Marychna. I żeby końcówkę, no to Ichna. Nie Marychna, a Ichna. Była zapaloną czytelniczką, co mnie zachwyciło. W wieku 11 lat przeczytała trylogię Nędzników. A kto był jej ulubionym poetą? Bolesław Leśmian. A jej wiersze, i to jest też ciekawostka, zostały przetłumaczone na 50 języków świata. I oprócz tych moskalików to były też takie śmieszne altruitki, odwódki, takie żartobliwe lepieje. I na przykład lepiej mieć horyzont wąski niż zamawiać tu zakąski. Albo lepiej złapać obie nogi niż tutejsze zjeść pierogi. Myślę, że ciekawostką też było to, że była fanką kiczu i telewizyjnych seriali. I teraz zapytam, domyślacie się Państwo, jaki serial był jej ulubionym? Ja byłam trochę zaskoczona, ale to była Niewolnica Izaura. Zbierała żurnale francuskie, czasopisma, stare pocztówki. Ale to, co mnie się najbardziej spodobało i warto by może to upowszechniać, to jest tak, zapraszała gości i urządzała tak zwane loteryjki wśród zaproszonych gości. I to się odbywało losowanie tych gadżetów, tych kiczowatych rzeczy, które dostała. Kiedyś Czesław Miłosz napisał, że wylosował wtedy co? Kropidło, bo uważała, że w kiczu jest jakaś mądrość o świecie. I lubiła się zdrowo odżywiać? Okazuje się, że nie. Lubiła pikantne skrzydełka z KFC, ale to, co mnie się najbardziej spodobało, to, że organizowała w domu sabaty czarownic. Na czym to polegało? Miała grono swoich ulubionych koleżanek. Spotykała się z koleżankami z gimnazjum. No i tam właśnie był zakaz tego narzekania. Może warto coś takiego robić. Myślę, że jeszcze ciekawą rzeczą, o czym może nie wiedzieliśmy, że w testamencie miała takie życzenie, by powstała fundacja i aby została ustanowiona nagroda literacka jej imienia. I tak się też stało. Odbyło się już chyba ponad 7 edycji, a inną jeszcze ciekawostką było to, że pisała na maszynie, na żółtych, starych kartkach i niestety, ale to też muszę powiedzieć, uwielbiała palić papierosy i piła ogromne ilości kawy. Zmarła w wieku 89 lat. Na raka płuc, ale zmarła spokojnie w mieszkaniu. Mówiła, że największą przyjemność daje jej właśnie picie kawy i palenie papierosów i dodała, że Thomas Mann nigdy nie napisałby Czarodziejskiej Góry, gdyby nie ilość dymu papierosowego, w którym przebywał.
ciekawą jeszcze rzeczą jest to, że za życia nasza poetka nie wyobrażała sobie, że można jej poezję śpiewać. I kiedy współczesna nasza piosenkarka Sana w październiku 2022 roku zaśpiewała poezję, gdzie głównym przebojem stał się wiersz Szymborskiej Nic dwa razy się nie zdarza, to w ciągu, uwaga, miesiąca na platformie YouTube piosenka ta zdobyła 21 milionów odsłon. I nie zdarzy z tej przyczyny. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadło okno. Wczoraj, kiedy twoje kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża? Czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się złagodzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte. Potrzebnym mieszasz lękiem. Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Dzisiaj przemierzamy strofy, wersy, które stworzone zostały, ułożone przez naszą Polkę, noblistkę Wisławę Szymborską. Chcemy w tych kilku wierszach pokazać jej kunszt poetycki, a także wspólnie zatopić się w jakże tej pięknej, mądrej i zmuszającej do rozmyślań twórczości. Szymborska ukrywa głębsze, filozoficzne dno swoich wierszy. Udaje, że pisze o sprawach codziennych, ukrywa kunszt, udaje, że pisanie wierszy to sprawa dziecinnie łatwa. Ukrywa wreszcie tragiczny, gorzki sens swojej poezji. Udaje, że niczym znowu tak bardzo się nie przejmuje. Jest przy tym spraw tych świadoma. W wierszu pod jedną gwiazdką na przykład pisze: nie miej mi za złe, mowo, że pożyczam patetycznych słów, a potem trudu dokładam, żeby wydały się lekkie. I mnie bardzo się podobał wiersz Przy winie, chociaż nie będę go cytowała w całości, ale bardzo mi się podoba i fragment tylko. Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją, szczęśliwa,
połknęłam gwiazdę. Pozwoliłam się wymyślić na podobieństwo odbicia w jego oczach. Tańczę, tańczę w zatrzęsieniu nagłych skrzydeł. Ale kiedy on na mnie nie patrzy, szukam swojego odbicia na ścianie i widzę tylko gwóźdź, z którego zdjęto obraz. A mnie zawsze głęboko porusza wiersz Do serca w niedzielę. Dziękuję ci, serce moje, że nie marudzisz, że się uwijasz bez pochlebstw, bez nagrody, z wrodzonej pilności. Masz 70 zasług na minutę. Każdy twój skurcz jest jak zepchnięcie łodzi na pełne morze w podróż dookoła świata. Dziękuję ci, serce moje, że raz po raz wyjmujesz mnie z całości, nawet we śnie osobną. Dbasz, żebym nie prześniła się na wylot, do którego skrzydeł nie potrzeba. Dziękuję ci, serce moje, że obudziłam się znowu. I chociaż jest niedziela, 20 października 2002, dzień odpoczynku, pod żebrami trwa zwykły przedświąteczny ruch. Dziękuję ci, serce moje. Wiele zawdzięczam tym, których nie kocham. Ulgę, z jaką się godzę, że bliżsi są komu innemu. Radość, że nie ja jestem wilkiem ich owieczek. Pokój mi z nimi i wolność mi z nimi. A tego miłość ani dać nie może, ani brać nie potrafi. Nie czekam na nich od okna do drzwi. Cierpliwa, prawie jak słoneczny zegar. Rozumiem, czego miłość nie rozumie. Wybaczam, czego miłość nie wybaczyłaby nigdy. Od spotkania do listu na wieczność, nie wieczność upływa, ale po prostu kilka dni albo tygodni. Podróże z nimi zawsze są udane. Koncerty wysłuchane, katedry zwiedzone, krajobrazy wyraźne, a kiedy nas rozdziela 7 gór i rzek, są to góry i rzeki dobrze znane z mapy. Ich jest zasługą, jeżeli żyję w trzech wymiarach, w przestrzeni nielirycznej i nieretorycznej, z prawdziwym, bo ruchomym horyzontem. Sami nie wiedzą, ile niosą w rękach pustych. Nic im nie jestem winna, powiedziałaby miłość na ten otwarty temat. W pustym mieszkaniu też jest bardzo fajny ten wiersz, który mówi o tym, że nie tylko człowiek jest w stanie doświadczyć uczuć wyższych. Wiersz mówi o tym, że ktoś tutaj był i nagle zniknął. Kot zostaje samotny w mieszkaniu. Zachowanie kota świadczy o zagubieniu, poczuciu pustki, tęsknocie, a nawet utracie życia. Kot doskonale orientuje się, że w mieszkaniu zaszła wielka, wielka zmiana. A na koniec taka niespodzianka i ten wspomniany wcześniej kot w pustym mieszkaniu. Wiersz dość osobliwy. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i w tym wierszu oraz odnajdzie emocje, uczucia, które towarzyszą w takich sytuacjach, kiedy zostajemy sami. I oczywiście niespodzianka, kot w pustym mieszkaniu, przeczytane przez autorkę Wisławę Szymborską. Zapraszamy serdecznie. A my oczywiście już dziękujemy za uwagę. Pamiętajcie o nas, rozmawiamy o życiu, szczęściu, o tym, jak pięknie cieszyć się każdą chwilą podczas programu Razem Raźni, który tworzą seniorzy dla seniorów. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Rzecz, tego nie robi się kotu. Bo co ma począć kot w pustym mieszkaniu? Wdrapywać się na ściany, ocierać między meblami. Niby nic nie zmieniona, jednak pozamieniane. Niby nie przesunięta, jednak porozsuwane. I wieczorami lampa już nie świeci. Słychać kroki na schodach, ale to nie te. Ręka, co kładzie rybę na talerzyk, także nie ta, co kładła. Coś tu się nie zaczyna w swojej zwykłej porze. Coś się tu nie odbywa, jak powinno. Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma. Do wszystkich szaf się zajrzało. Przez półki przebiegło. Wcisnęło się pod dywan i sprawdziło.
Nawet złamało zakaz i rozrzuciło papiery. Co więcej jest do zrobienia? Spać i czekać. Niech no on tylko wróci. Niech no się pokaże. Już on się dowie, że tak z kotem nie można. Będzie się szło w jego stronę, jakby się wcale nie chciało, po malutku, na bardzo obrażonych łapach i żadnych skoków, pisków na początek.